To zaczynamy, bo trochę czekałam na to spotkanie. Ostatni raz chyba widziałyśmy się w zeszłym roku. Natalia Kukulska. Cześć, witaj. Bo to było zeszłe lato, kiedy byłaś królową Babiego Lata. I królową tam, od razu królową. Liderką. Liderką, czy tam, no jakkolwiek, matką, ciotką. Matką, ciotką tego projektu. Tak. To było dobre lato, bardzo dobre lato. Bardzo, bardzo, naprawdę. Ale nie było to, to było na lato. Nie było to takie bardzo lekkie dla mnie, jeśli chodzi o artystyczne przedsięwzięcia, bo było to pracochłonne. Mówimy oczywiście o koncertach na Letnich Brzmieniach, o koncercie, a w zasadzie projekcie Babie Lato, który po raz pierwszy wtedy został wymyślony i tak naprawdę taką pionierką. O, w zasadzie mogę powiedzieć, że pionierką, bo... Tak, możesz powiedzieć, tym bardziej, że no właśnie, to był taki start. Jeszcze nic nie było wiadomo. Nie było wiadomo. Ja w ogóle powiem ci, że ja cię podziwiałam, bo ja pamiętam, jak był taki moment, jednak byłaś w każdym mieście, gdzie były Letnie Brzmienia. Kończyłaś te cudowne lata, kończyła się ta ostatnia piosenka i ty... Ja pamiętam, że był taki weekend, że ty w ogóle... Na drugi dzień miałaś chyba już rano być w Ożarowie Mazowieckim albo gdzieś i sobie myślałam, Boże, to jest tak szalone. Tak, to znaczy rzeczywiście te przejazdy, jak to się mówi, przerzuty z miasta do miasta, gdzie czasami braliśmy hotel gdzieś po środku, żeby w ogóle trochę dojechać, wyspać się, pojechać. Wstawałam jeszcze przed wschodem słońca. Bardzo było koncertowe to lato, ale również cały projekt był taki... dostałam kilka haseł tak naprawdę, że ma być i coverowo, i dziewczyny, jakby moje babskie grono ma też śpiewać i swoje utwory, i coverowe, i to wszystko jakoś połączone. I ogólnie nastrój miał być radosny, funkowy i letni. I taki ja stworzyłam. Cieszę się, że też ewoluuje ten projekt. Zresztą mam tę przyjemność, że wymyśliłam nazwę Babie Lato i pamiętam, pod prysznicem ją wymyśliłam. Tak, w zasadzie miałam jakąś inną propozycję i chyba miało być Cudowne Lato w ogóle, bo to miało się łączyć z tym utworem Cudowne Lata. I pamiętam, że agencji koncertowej Good Taste zależało, żeby było jeszcze coś z kobietami tam, że może fajne babki, że coś. Ja tak cały czas miałam, no przecież babie lato, no i mamy to. Pięknie to poszło. Tak, poszło to fajnie. Dużo mieliśmy bardzo też muzycznych spotkań, prób. Ja jakby postawiłam na bardzo duży skład. I sekcja dęta, i rozbudowana sekcja rytmiczna, i duży chórek. I to po prostu, no, żarło. No, umówmy się, mówiąc kolokwialnie, żarło na tej scenie, że mieliśmy z tego wielką radochę, ale zmęczenie fest. To prawda, wierzę, że zmęczenie, zresztą dobra, będziemy krążyły pewnie wokół tematów, bo ja jakoś tak zawsze sobie wracam często do tego, nawet ostatnio mówiłam słuchaczom, że kawałek Cudowne Lata na żywo to jest bajka. To w ogóle, to jest bajka, naprawdę, tam była taka energia. Ale dobra, energii kobiecej będzie jeszcze tak, tutaj. Tak, fajnie, fajnie było, jak niektórzy właśnie w tych wiankach, czy w ogóle dziewczyny takie były wmalowane w tych kwiatach i trzymały czasami jakieś hasła z tych piosenek przed nami, przed sceną. I ten utwór, no, spełnił swoją rolę. Natomiast cieszę się, że w tym roku to lato mam trochę mniej koncertowe. Chociaż, twoje, tak? To znaczy... Tak, pół na pół. Na Letnich Brzmieniach, Santander Letnich Brzmieniach też wystąpię we Wrocławiu 12 lipca, ale już ze swoim koncertem. Natomiast koncertów jeszcze takich pojedynczych mam trochę, ale też łączę to i z wakacjami odrobinę, żeby dać sobie szansę, żeby mieć jakiś dobrostan w tym mieć wszystkim. Dobrostan, do którego zmierzamy. Ale również z nagrywaniem właśnie płyty, którą przygotowuję na jesień tego roku, a piosenka, do której zmierzamy, jest jej pierwszą zajawką. A czy płyta będzie zatytułowana Dobrostan z racji tego, że to jest pierwszy singiel, czy... Tego jeszcze nie wiem. Chciałabym jeszcze znaleźć inny tytuł, chociaż ten tytuł jest na tyle uniwersalny i tak w sumie można byłoby wiele o nim opowiadać i go gdzieś tak rozkminiać, że mógłby być, ale jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam potwierdzonego. Jeszcze ze sobą tego nie potwierdziłam. Pod prysznicem jeszcze ze sobą tego tak, nie potwierdziłaś. Dokładnie. Dobrostan jest... Przed chwilą, ja dzisiaj nawet zapowiadając naszą rozmowę, pomyślałam sobie, że trzeba dojść chyba do takiego momentu w życiu, co? Dojrzeć, że myślisz sobie, okej, jest jak jest, ja to akceptuję, bo trochę jest to o tym. Tak, to jest trochę o tym, że niezależnie od tego, co się dzieje, tam już się wam zaczynam od tego, że składam kontury, wypełniam na złość szarości, czyli trochę jakby niezależnie od tego, co nam świat zewnętrzny daje, a daje nam bardzo różnorodnie.
I ostatni czas nas przekonał do tego, że naprawdę zaskakuje nas w różny sposób i nasze poczucie bezpieczeństwa jest naprawdę narażone na różne niespodzianki. Więc... w ogóle szarość życia, no proza życia, no daje nam w kość w tym świecie takim zabieganym. Nie jest tak super wesoło i to też nie o to chodzi, żeby było wesoło. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, jak my odbieramy to, co dostajemy. Mm-hmm. No i to jakaś mądrość, nie mówię tu jakichś nowych rzeczy, ale to wszyscy filozofowie dochodzą do tego, że to nasze nastawienie, prawda, jest najważniejsze. Czyli czy to, co będziemy odbierać, co nas spotyka jako problem, czy jako sytuację, czy jako lekcję, czy jesteśmy w stanie jakoś z tym być w porządku i mieć takie wewnętrzne uspokojenie, czy jesteśmy na to w stanie spojrzeć z dystansem. Ja tam śpiewam w tej piosence o to, że spoglądam z góry w dół i otwierać się na to, co nowe, czyli, że tak powiem, dać się go with the flow, trochę dać się ponieść temu, co przynosi życie. Piękny obrazek zrobiliście, no bo to jednak cała ekipa do tej piosenki. Mało, że wyglądasz tam obłędnie prostu. Dziękuję. To jeszcze Marta Wojtal zrobiła ci zdjęcia? Nie. Znaczy okładkowe. Okładkowe zdjęcie, w ogóle zdjęcia do płyty robiła Marta Wojtal już przy mojej płycie Jednogłośna. Będziemy z tych zdjęć korzystać, ponieważ Jednogłośna w ogóle, która była 2 lata temu, miała być pierwszą zajawką płyty i tą epką, ale trochę czasu minęło, bo wiesz, był projekt Babi Lato drodze. Było MTV Unplugged, które też było dla mnie wspaniałym doświadczeniem i takim artystycznym wyzwaniem i spełnieniem, no bo który artysta nie chciałby mieć w swoim CV, portfolio takiego koncertu. No i to też jakby ja jestem osobą, która tak raczej sumiennie, starannie podchodzi do projektów, więc one mnie mocno też wypalają. Musiałam poczekać trochę na moment, kiedy przysiądę do tekstów, do kompozycji. I właśnie dlatego mówię o tym, że zdjęcia rzeczywiście już troszeczkę się zestarzały. Ja zdążyłam obciąć włosy, ale kto by tam o tym pamiętał? Zresztą to nie ma znaczenia. Teledysk jest rzeczywiście sielski, to znaczy to są piękne widoki, tak. Piękne widoki Andaluzji, które nakręcił Marcin Kopiec, czyli Mord Video. I rzeczywiście pojechaliśmy na 2 dni zdjęciowe w miejsca, które ja znam, bo ja już do Andaluzji... Masz tam swoje miejscówki. Mam, więc jeszcze mój mąż był z nami, pomagał nam, że tak powiem, wiedział, gdzie zaparkować, co gdzie, jak, żeby łatwo było wyskoczyć. Mieliśmy małą, zwartą, fajną ekipę. Ania Ampulska robiła mi makijaż, Monika Małyszek, moja menadżerka, była też z nami, tutaj pomagała we wszystkim i jeszcze był Jacek Sikorski, który też robił zdjęcia i pomagał operatorsko. Więc mała, zwarta grupa. Jak na koloniach. Powiem szczerze, dbaliśmy głównie o nasz dobrostan, ponieważ i to się udzieliło. W ogóle te zdjęcia odbywały się bez żadnej spinki. Łapaliśmy chwilę, widzieliśmy miejsce. Ja miałam torbę, walizkę jakichś tam ubrań, takich, które sobie wyobraziłam, żeby mogły się z tą naturą zgrać. I patrzyłam, mówię, to może tutaj to. Stańmy i po prostu działajmy. I łapaliśmy te chwile. Z takich anegdot mogę powiedzieć, że była taka śmieszna sytuacja, że jak już byliśmy po jednych zdjęciach i tak w końcu usiedliśmy sobie na jakiejś takiej fajnej kolacji, no nie ukrywam, że to jakieś winko, to właśnie, no wiadomo, owoce morza, no dobrostan. No dobrostan. Coś dla duszy, coś dla ciała. I nagle ja mówię, zaraz, o której to słońce zachodzi? Patrzymy, za 7 minut. I jeszcze biegliście? Więc biegiem, ja szybko, sukienka, która? No może ta biała. Przebieramy się, już nieważne, że ktoś patrzy. Ja przy samochodzie, szaleństwo. I te zdjęcia, które są przy zachodzie słońca, robione właśnie nad oceanem w Tarifie, a w zasadzie chyba to była Zahara de los Atunes, taka miejscowość, to były robione w 4 minuty. Ale ta miejscowość, o której mówisz, ona jest nieopodal Tarify. Tak, oczywiście, byłam dokładnie. W Tarifie i właśnie wczoraj jeszcze rozmawiałam o tym miejscu z moim znajomym. Już sama Tarifa zachwyca, ale w ogóle jest taki moment w tym klipie, jak ty tak stajesz chyba, masz jakoś tak rozłożone ramiona. Tak ja ogólnie tam widzę, że rozkładam ramiona. Tak. I jest taki moment i masz po prostu takie szczęście namalowane na twarzy. Udało wam się to uchwycić naprawdę ładnie i dobrze to sobie wymyśliłaś do tego dobrostanu. To prawda. Wiesz, czasami niewiele trzeba. Czasami, nie wiem, są wielkie budżety, wielkie scenariusze, a czasami, jeżeli piosenka jest o dobrostanie, to po prostu rzeczywiście go łapać. I rzeczywiście to się udało.
Niesamowite jest też, wiesz, ta umiejętność Marcina robienia zdjęć, bo czasami widzieliśmy na przykład, jadąc nad El Chorro, takie jezioro, wiesz, tam serpentynami w górę, jechaliśmy i ja mówię, ojku, tu, zobaczcie, ten plener. Ale okazuje się, że w kamerze on wyglądał na przykład zupełnie inaczej. Natomiast Marcin właśnie przepięknie potrafi. To też jest kwestia wrażliwości operatora. Ale wiesz, to też jest kwestia tego, że ty też musisz się dobrze czuć z tym. Dokładnie kimś, tak. Żeby to zrobić w taki sposób. I tu nam się właśnie wszystkie te kropki połączyły. To chyba w ogóle tak te kropki się jakoś łączą. Cały czas mam wrażenie. Wiesz, w ogóle dzisiaj zagrałam... Nie wiem, czy powiesz, że okej, czy nie okej. Ja właśnie widziałam przed sekundą, że mnie oznaczyłaś na Instagramie. Tyle słońca, tak? Zagrałam Tyle słońca, ale to wszystko dlatego, że tak szukałam dzisiaj piosenki. Oczywiście, że najpierw chciałam zagrać Zakochanych, ale to jest moje dzieciństwo. I wiesz, i tak sobie myślę, co mam zagrać? I tak padało, zastanawialiśmy się, czy im więcej ciebie, tym mniej. Ty w ogóle jeszcze grasz te numery na koncertach, czy nie wracasz? Tak, wiesz, no... Ja jakby nie odcięłam się od tych lat 90. Ja, zwłaszcza, że, co jest bardzo ciekawe, one bardzo mocno wracają do nas. I te 2000, wiesz, lata... Niesamowite jest to, że na przykład moja córka, która ma lat 19, przysyła mi jakieś moje piosenki. Mamo, po co, co to za piosenka z R&G śpiewałaś? W ogóle co to jest? Jakie to fajne! Albo na przykład Kamienie z Tedy. Po prostu moja córka przysyła mi jakieś zdjęcie z imprezy, gdzie ona ze swoimi znajomymi po prostu i wszyscy śpiewają i znają na pamięć tekst. Ja aż się zawstydzam. To wraca. Ja mówię, Ania, ale jak to? Ona mówi, to jest super! Wraca też moda, tak. Bo też zdarza mi jej się przysłać mi zdjęcie z zapytaniem, mamo, co za look, masz jeszcze tę bluzkę? I co, i masz, czy nie masz? Wiesz co, ja mam trochę takie własne muzeum, rzeczy takie sceniczne, takie ważne dla mnie, jakoś tak kolekcjonuję. Nie wszystkie, niektóre oddaję, ale takie czasami sobie zostawiam jakiś taki... Jestem sentymentalna po prostu. Bardzo dobrze. Zostawiaj to. Bo na A przykład... córka tak, z tego się cieszy. Ale jeszcze słuchaj, masz młodszą córkę, która kiedyś też będzie chciała te rzeczy po Ani. Ania przenosi, później Laura... To dopiero będzie vintage. To będzie. To dopiero będzie. Ale vintage. To jest najwspanialsze. Ja cały czas mojej mamie powtarzam, czemu ty nie zostawiałaś tych rzeczy? Wszystkiego się człowiek pozbywał bez sensu. A później trzeba je kupować w vintage storach różnych. Tak, tak, a to są takie skarby. Znaczy wiesz, zapytałam właśnie o to wracanie do tych numerów, bo na przykład nie wiem, jak ci się teraz gra Światło czuło. Na bardzo Indian dobrze. Jack przecież zagrałaś. No więc właśnie, do tego chciałam dojść, ale że tak powiem moja wielowątkowość mnie wyprowadziła na manowce. Tak, ja śpiewam zarówno Im więcej ciebie, tym mniej. Śpiewam W biegu, śpiewam Światło. Śpiewam je oczywiście... w trochę innych wersjach, ale też już nie są to tak zmienione wersje, jak robiłam to po drodze. Bo gdzieś tam na początku, wiadomo, bo w tamtych czasach śpiewałam to, jak ktoś mówi, po Bożemu. Później z każdą płytą one przechodziły różne metamorfozy na koncertach, te piosenki. Bo fajnie jest się tym bawić, jak miałam płytę bardziej elektroniczną. Przepraszam, jeżeli miałam płytę bardziej elektroniczną, to szłam w stronę właśnie takich mocniejszych brzmień, syntezatorowych i to wszystko się dało. Jeżeli jest dobra piosenka, harmonicznie można ją trochę zróżnicować, urozmaicić, włożyć ją po prostu w jakiś styl. A teraz od MTV Unplugged towarzyszą mi wersje, które powstały tam, chociaż też już się teraz przełożyłam na trochę inny skład, więc to ewoluuje po prostu razem ze mną. I powiem ci, że na przykład tak jak już byłam bardzo znudzona, Im więcej ciebie, tym mniej, to w wersji MTV Unplugged pokochałam ją na nowo, bo ona się stała jakaś taka intymna. W tej wersji to, tam są drobne, oczywiście nie ma tych brzmień z lat 90., które były takie charakterystyczne, ale jest intymnie, jest gitarowo, jest tak, że ja tę piosenkę czuję tak bardzo głęboko. Jest naprawdę, ona mnie znowu na nowo wzrusza. Przecież to o to chodzi w muzyce. Oczywiście, a druga rzecz jest taka, że wracając do tych numerów, wiesz, zawsze grając, śpiewając swoje numery z lat 90., późniejszych też, od razu ci się przypomina, jaki to był etap życia też poniekąd. Oczywiście. I wiesz, co jest niesamowite, że piosenki są tak powiązane z życiem. I to czasami nie wiem, czy życie wyprzedza to, co... Znaczy, czy jakby ja piszę o tym, co się wydarzyło, jakby na podstawie tego, czy na przykład piosenka jest pierwsza, a potem dokładnie się to dzieje. Bo tak też bywało.
Więc jakbym miała napisać swoje życie piosenkami, to po prostu wiedziałabym, które wybrać, jak to, wiesz, przebiegało. I tak zresztą taką sytuację też mogłabym zauważyć w repertuarze mojej mamy, gdzie od, wiesz, piosenki Najtrudniejszy pierwszy krok, poprzez właśnie Tyle słońca, Co ja w tobie widziałam, Tylko mi poproś do tańca, Ktoś między nami, wiesz, Nic nie może wiecznie trwać, no aż jak się na to spojrzy, to aż dreszcze przechodzą, jak to się układa w zasadzie, że no, życie jest to jakby tymi piosenkami i piosenki są tym życiem. Wrócisz jeszcze do tego projektu, który zrobiłaś. To było na Torwarze, kiedy zaśpiewaliście piosenki twojej mamy. I mamy, i taty. Tak, Życia mała garść, mówisz o tym koncercie. Tak. To jest koncert, który przygotowałam w 2012 rok. Koncert poświęcony moim rodzicom w Opolu. I od tego czasu rzeczywiście ten koncert jest w ogóle niesamowity. To aranżacja Dasia Sztaby. Wielu wspaniałych solistów. Ja w tym koncercie nie śpiewałam i ja nie śpiewam piosenek mamy zazwyczaj. Jakieś totalne czasami są wyjątki. Ale czuwasz nad tym. Ale czuwam i chciałabym, żeby oczywiście ta pamięć cały czas tliła się. I to jest niesamowite, bo ja myślałam, że to z biegiem czasu jakoś będzie gasło, a to w ogóle wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Moja mama stała się taką postacią, no, symbolem trochę tamtych lat. I te piosenki, przecież tyle w wersji, co chwilę ktoś do nich wraca w nowych aranżacjach. Też promowały przecież festiwal i jakieś połączenie Moje jedyne marzenie, które chyba Natalia Szeder śpiewała? Tak. I Igor Herbut z Sarą. Ogólnie Tylko mnie poproś do tańca oni właśnie też wykonywali. To jest super, to jest wspaniałe. A odpowiadając na pytanie, w przyszłym roku jest do tego rzeczywiście dobry pretekst, bo mija 75 lat od urodzin mojej mamy i 45 od jej śmierci. I tak samo jest okrągła rocznica śmierci mojego taty, więc to jest to jakiś powód do tego, żeby wrócić do wspomnień. To aż się prosi o to, żeby z tym wrócić, tym bardziej, że no, ja nie miałam okazji zobaczyć wtedy tego koncertu. To jest takie moje jeszcze marzenie też troszeczkę. A gdybyś miała oddać numer Nie wierz mi, nie ufaj mi komuś z polskich artystów, komu byś oddała? Ja nie jestem od oddawania tutaj i nie roszczę sobie do tego praw. A oddała w tym sensie, że gdybym kogo bym słyszała w tym utworze. Wiesz co, ostatnio usłyszałam w tym utworze Annę Marię Jopek. Spotkałyśmy się na festiwalu, Wodecki Twist Festiwalu, gdzie wspólnie śpiewałyśmy na koncercie. Ja śpiewam akurat piosenki Zbyszka Wodeckiego, tak jak mówiłam, nie chciałam też śpiewać mojej mamy, ale zamysł był taki, żeby wracać do tych lat 70. I ona mi powiedziała wtedy, wiesz co, ja zawsze chciałam zaśpiewać ten utwór. To jest taki utwór bardzo festiwalowy, taki dużo otwarty i niby on nie jest mój, ale zawsze chciałam go zaśpiewać. I zaśpiewała go bardzo pięknie, po swojemu. Ania jest cała muzyką, jest po prostu metafizyczna. Przepięknie to wykonała i była strasznie zestresowana, że ja jestem obok. Boże, najważniejsze jest, co ty powiesz, jak tobie. Ja mówię, Aniu, to nie jest... Najważniejsze jest w ogóle, że chciałaś i że się tego podjęłaś. Więc w sumie już takie mogę powiedzieć spełnione jedno marzenie. Ale jestem otwarta na różne wersje. Otwarta w przeciwieństwie do polskiego społeczeństwa, jak się po ostatnich sytuacjach okazało, które jest mniej otwarte na nowe wersje, czego kompletnie nie rozumiem, bo przecież starych nikt nie zakopuje pod ziemią i zawsze można do nich wracać, a nowe to nowe. Nowe to nowe. Co Zbyszka Wodeckiego śpiewałaś na Wodecki Twist? Bardzo wielkie przeboje i powiem szczerze, że gdybym wiedziała, bo jak przyjmowałam zaproszenie, nie wiedziałam, że jeszcze będzie to transmisja telewizyjna i myślałam, że to jest po prostu koncert, to chyba bym się nie odważyła. Największe dwa hity, no, lubię wracać i z tobą chcę oglądać świat. Ale w duecie ze Zbyszkiem też, z jego głosem. To jest też chyba wspaniałe doświadczenie, co? Oj, tak, zwłaszcza, że miałam przyjemność się znać ze Zbyszkiem i nawet był moim królewiczem. Bo graliśmy wspólnie w musicalu Królewna Śnieżka. Ja wtedy byłam bardzo młoda, więc to bym powiedziałabym, że ta różnica wieku troszeczkę była tutaj taka dyskusyjna, bo ja miałam 17 lat. Chyba.
tak mi się wydaje, 17 lat miałam albo 18, jak grałam w tym musicalu, zostałam zaproszona jako druga obsada po Joannie Trzepiecińskiej. A Zbyszek właśnie, to była taka gwiazdorska obsada, gdzie krasnalami była Maryla Rodowicz, Krystyna Sienkiewicz, tak. Wow. No po prostu, to był niesamowity. Krzysztof Kolberger to reżyserował, Anna Romantowska była królową, tą złą królową. No i Marek Perepeczko ganiał mnie z siekierą po lesie. No, po prostu, to była taka obsada, że to jest koniec świata. Jeszcze miałaś starszego partnera, wolałaś starszych. Królewicz był na tyle zmęczony, bo bardzo Zbyszek dużo koncertował, że pomiędzy swoimi wejściami na scenę miał tam taką kanapkę, na której sobie spał. I wychodził tylko, wiesz, zaśpiewać serce mam tylko jedno. O, wow. Potem... Napiszesz kiedyś książkę? Wiesz co, jejku, tylko ja mam... To... Łeb mi pęka od tego wszystkiego, wierzę, co się działo. Ale to musiałby ci ktoś w tym pomóc. To prawda. Może z mężem to zrobicie kiedyś swoim. Co to mój mąż? Do takich rzeczy, on ma zupełnie do czego innego głowę. Jakbym miała napisać o sprzęcie, o instrumentach, o brzmieniach, to chętnie z nim, ale... Na pewno te wspomnienia też on, wiesz, jesteśmy ze sobą prawie 25 lat, więc wiele rzeczy, które się działo się również nam razem. No i tak. To są też nasze wspomnienia. Ale wiesz co, jest to myśl na kiedyś. Nie wiem na kiedy, bo na razie jestem zarobiona. Na razie jesteś zarobiona. W ogóle spotkałyśmy się w idealny dzień, bo tak, twój syn ma, czekaj, imieniny i urodziny dziś? Dokładnie tak. Cudownie. A czy Janek dostał imię dlatego, że urodził się dzisiaj, czy to już i tak było wiadomo, że urodzisz Janka? Że jeżeli będzie chłopcem? Powiem ci, że to jest jeszcze jest bardziej... Jest jeszcze inaczej niż się spodziewasz. To znaczy, wszystko tu jest tak niesamowicie połączone. Jan, wybrałam imię Jan wcześniej. Okay. Urodził się w swoje imieniny, ale również w urodziny swojego dziadka, uważaj, Jana Dąbrówki, seniora. Wow. Tak, więc to jest takie połączenie. Ja nie wiem dlaczego i jak to się stało, że to było, uwaga, 24 lata temu. To jest w ogóle, słuchajcie ludzie, nie wiem, do was mówię. Czas to jest oszustwo. W ogóle żyjemy poza czasem, nie wolno. Dostałam nawet ostatnio nagrodę, że jestem ponadczasowa. Ja żyję ponad czasem. Ale ja wczoraj... Poza. Ja nawet wczoraj, przez to, że tak sobie już trochę myślałam o tej naszej rozmowie i rozmawiałam ze swoim znajomym, rozmawialiśmy o starych piosenkach, ja o ojcu Wirgiliuszu, o Puszku, o Kruszku, o tym jak... Ty nas trochę przeprowadziłaś przez życie tymi numerami. Wiem, przepraszam. Nie, wspaniale. Przepraszam, jeśli to były koszmary. Wspaniale. Ja na przykład jestem wdzięczna mojej mamie, bo ja jestem wychowana na muzyce twojej mamy. I po prostu dzisiaj nawet mówiłam w radiu, że wydaje mi się, że Tyle słońca w całym mieście albo Nie wierz mi, nie ufaj mi, to była jedna z pierwszych piosenek, które znałam na pamięć. A to później zostaje, co? To później totalnie. Jest. Ale my to z mamą do dzisiaj robimy. Moja mama przyjeżdża dzisiaj do Warszawy i muszę ją zabrać na cmentarz Wawrzyszewski, bo za każdym razem tam jeździmy. Naprawdę? Mama moja zawsze to robi. Jakie to miłe. Więc ona mnie dziękuję. Tak... Jestem jej za to bardzo wdzięczna. Bo to wiesz, bo to mówisz o tym publicznie, ale takie gesty to są gestami tylko serca, więc to jest niesamowite. Więc wiesz, to jest trochę tak, że to jest o tym, że rozmawiałyśmy, że ta muzyka z nami idzie. I zawsze tak będzie. I dlatego namawiam cię, żebyś kiedyś to spisała wszystko. Bo prawda jest taka, że widzisz, tak samo twoje dzieci wysyłają ci rzeczy, jak tańczą do twojej muzyki na imprezach. To jest niesamowite. No ale no dobra, ale słuchaj, 24 lata. Wiesz, że ja miałam 24 lata, jak go rodziłam? Ja wiem, że teraz każdy może szybko sobie policzyć, ile mam teraz, ale dlatego powiedziałam, czas to jest oszustwo. To jest jakby, młodość to jest mindset, czyli to jest po prostu nastawienie. To jest znowu ten stosunek nasz do świata, do ludzi, do tego, czy nam się chce. Ja w ogóle mam taką jeszcze też teorię, że życie to jest działanie. Jeżeli mamy sytuację, że chcemy się wycofać, potrzebujemy takich momentów, żeby ochłonąć, żeby się zdystansować, wspaniale. Natomiast życie to jest ruch, to jest przepływ, to jest cały czas... Wydaje nam się, że jesteśmy zrezygnowani, wchodzimy w jakąś ulicę, nagle się tam zupełnie okazują nowe rzeczy. Więc to jest... Nie zamykać się, ja to wiem. I ja kocham inspirować się nowymi dźwiękami, muzykami, ludźmi. Pracuję z młodymi, czerpię z nich. Mój dom jest pełen ludzi, nawet zwierząt już teraz, bo
bo mam dwa psy i teraz właśnie mam od tygodnia mam dwa kotki małe. O wow, to już niezłą ekipę zebrałaś. Niezłą ekipę, do tego dojdzie, wiesz, dojdą i dzieci i że tak powiem drugie połowy moich tych starszych dzieci. I za chwilę ich dzieci być może. Poczekaj, z tym poczekaj, dobrze? Dobrze. Jankowi życzymy z okazji imienin, urodzin, wszystkiego co najlepsze. No i niech się tam pilnuje. Gdzie się pilnuje? Gdzie on no, jest? No a propos tych dzieci. A, okej. Okay. Tak, Janeczku, pilnuj nie, się. Nie, on ma co robić. Zresztą rozmawiałyśmy przed chwilą, że właśnie też jest muzykiem bardzo, bardzo czynnym. Jestem bardzo też z niego, ze wszystkich jestem świetny dumna, jest. Ale ponieważ dzisiaj są jego urodziny, to wyjątkowo o nim mówię. Ale mówiła o nim już pewno tutaj Zalia, tak? Z którą też no, gra. No oczywiście, że mówiła. Mówiła o tym, jaką są przyjazną, wsparciowo-terapeutyczną ekipą. Oni są, cudownie się na nich patrzy. Tak, to prawda. Tak, no w dom, tak jak mówię, dom pełen ludzi, bo próby Jaśka i Zali też odbywają się u nas. No, wszystko się dzieje u nas. Wszystko jak się trzeba zrobić ognisko, to pewnie też u was. Też oczywiście, teraz jakiś już znowu grill urodzinowy, coś te sprawy, ale cudownie, bo to jest życie. To jest życie, to prawda. Natalia, na koniec, bo ja już, mogłybyśmy pewnie tutaj oczywiście siedzieć. Masz piosenkę życia? Bo ja pytam bardzo często swoich gości o to, czy mają piosenkę życia. Taką piosenkę, która, nie wiem, pojawiała się w wielu momentach, do której dobrze się wraca, która jest no po prostu takim utworem życia. Musiałabyś się zastanowić. Ja za bardzo kocham muzykę i mam od razu bym ci musiała, wiesz, tutaj dać z 10 przynajmniej takich, ale ponieważ będę gościem serii, tak, audycji, gdzie znani, zasłuchani, więc tam te piosenki, może nie życia, ale te takie ważne i w tym momencie dla mnie ważne wybiorę. Jakbyś powiedziała, jaka jest na przykład piosenka mojego związku, jakie są dwie na przykład najważniejsze, to bym wiedziała, z czym nam się kojarzyły. No to powiedz, jeżeli piosenka... Jeden utwór to jest takiego jazzowego zespołu Yellow Jackets. Mhm. Czekaj, to jaki to był tytuł? The Rain, okay. Even the Pain. Even the okay. Pain, to jest taki utwór bardzo piękny, ale to jest utwór z czasów, kiedy właściwie zaczęliśmy być razem. Ta płyta chyba za 2 lata wcześniej wyszła, może nawet mniej i jest przepiękna. A druga z tego okresu, którą sobie cytowaliśmy, to jest taka bardzo pościelowa, to jest bardzo soulowa R&B. Ja wtedy słuchałam takiej muzyki bardzo. To jest Brian McKnight. Pamiętasz takiego wykonawcę? Tak. Taki ciepły głos. On też robił chórki zespołowi Boyz II Men i w ogóle. I to jest taki utwór, czekaj. Nie, teraz już mi się wszystko nakłada. Ale zaraz sobie przypomnę. Ty sobie przypomniesz, tak. A ja to później najwyżej naszym słuchaczom jakoś dotkniesz, przekażę. Dokleisz. Oni zgadną od razu. Życzę ci, tak, cudownego lata. Tytuł, refren był Do I Ever Cross Your Mind? Anytime. Anytime chyba taki tytuł. O. Sprawdzajcie koniecznie. Mówię do następnego, jesienią płyta, więc trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Życzę ci, żebyś miała taki dobrostan lat. Bo koncerty koncertami, ale trzeba też odpoczywać w tym wszystkim. To prawda, ja dzielę te prace, te wakacje na koncerty, na pracę w studio i tutaj jeszcze właśnie chociaż raz, żeby wybrzmiało, z kim ja tę płytę robię, bo tak... Powiedz, aż nie powiedziałam. No Arciszewski jak zawsze, no bo przecież bez niego Archie, się nie da. Tak, z Archim. Archie jest producentem płyty, jest współkomponujemy razem utwory, idzie nam to naprawdę fajnie, bo się dobrze znamy i 10 lat w tym roku nam wybiło jako naszej współpracy i moje teksty, więc jeszcze mam kilka, że tak powiem, pojawić się w studio, żeby nagrać wokale, Archie miksuje, zamykamy jesienią, no i już będzie płyta, a póki co można się cieszyć wakacjami i mam nadzieję też moim dobrostanem. To tego wszystkim życzymy, dziękuję i do następnego, tak jak powiedziałam. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.